Dlaczego po tak dużym sukcesie Samotności w sieci tak długo opierał się Pan i nie chciał Pan kontynuacji? Pierwsza prośba o wydanie Samotności w sieci była już w 2003 roku. Z oczywistych powodów. No, książka miała impet, pojawiła się na prawie wszystkich listach bestsellerów, więc można było za tym impetem pójść i finansowo odciąć bilety na tej książce. Dlatego ta propozycja padła. Ja nie byłem ani do tego gotowy, ani tego nie chciałem. Ta książka była pisana w ogromnym smutku i w bardzo smutnym okresie mojego życia, wynikającym z upadającego mojego życia małżeńskiego, z bardzo złego zdania o sobie, jako mężczyzny skupionego tylko na karierze, na robieniu tytułów naukowych. I nie było, i nie chciałem do niej wracać, nie chciałem do tego okresu wracać, bo potem minął ten okres. Po dwóch latach to ta książka przyniosła i pojawiła się pewna ulga, inaczej na siebie patrzyłem. W 2005 książka wyszła w Rosji i stała się jeszcze większym bestsellerem niż w Polsce, jest do dzisiaj, Adinocestwo w sieci. To jest tytuł, który wszyscy znają. I tam też mnie namawiano do napisania kontynuacji tej. Ja oczywiście powiedziałem, jeśli ja Polakom odmawiam, to tym bardziej Wam odmawiam. W 2017 roku w listopadzie w Gdańsku byłem, odwiedzałem swoje przyszłe mieszkanie w Gdańsku. Ona już, moja partnerka już tam mieszkała i przyniosła ze szkoły, bo ona jest polonistką, książkę Samotność w sieci. Jej koleżanka polonistka dała jej tę książkę, prosząc, aby, no jeśli ty już mieszkasz i żyjesz z pisarzem, to może on by jakiś autograf tej książce złożył. No i ona, spełniając prośbę koleżanki, przyniosła tę książkę. Ja tę książkę wziąłem i zacząłem najpierw wertować, a później czytać. I pierwszy raz w życiu przeczytałem tę książkę. Ja nigdy nie czytałem jej wcześniej, oprócz fragmentów, które byłem zmuszony do przeczytania. Przy kontaktach z redaktorem, bo to jest oczywiste. No, jeśli redaktor chce mi coś zmienić, to muszę wiedzieć, co zmienić i te fragmenty oczywiście, gdzie on mi tam coś zmieniał, cokolwiek. I wtedy się coś odwróciło w głowie, że jednak może... I zacząłem czytać i nagle zwróciłem uwagę, że główna bohaterka, niedobra kobieta, bo to była kobieta, która miała romans w internecie, o tym jest ta książka, znaczy niedobra, w cudzysłowie. Jakie są powody tego romansu, wyjaśniam i w zasadzie ją usprawiedliwiam, dlaczego. Ona po tym romansie urodziła syna, którego ojcem nie wiadomo kto jest, czy jej mąż, czy ten kochanek Jakub. I zdałem sobie sprawę, że jeśli w 1996 roku oni się spotkali, ona urodziła go na początku 1997, no to teraz w 2017, no to chłopak lat 20. I to było tak porażająco, rozświetlające mój umysł, no jeśli on ma lat 20, to jest dojrzałym mężczyzną. Może to przesada, mężczyźni nigdy nie są dojrzali, no ale jest 20-letnim mężczyzną. Ja go uczynię studentem informatyki, porównam internet mamusi, ten siermiężny przed 20 lat, z tym współczesnym. Zakocham go jakiejś pięknej, fajnej, wewnętrznej, wrażliwej dziewczynie i stąd pojawiła się Nadia. I włączę do tego świata bohaterów z pierwszej części, jego mamę. No, tą właśnie, która wyjaśnia, kto naprawdę jest ojcem. Poprzez taki fantastyczny zabieg, książka Janusza Leona Wiśniewskiego w książce Janusza Leona Wiśniewskiego. Pojawiło się, to był pomysł mojej partnerki polonistki, która mówi, a może ty byś włączył dosłownie swoją książkę? Po 20 latach masz do tego prawo, bo to nie jest jakieś to, że ja dwa lata temu wydałem książkę i ze swoją arogancją reklamuję tamtą książkę. Nie, ty mówisz do innego zupełnie pokolenia. I moja główna bohaterka Nadia czyta pewnego dnia książkę i się wzrusza i ma łzy w oczach i on jej pyta, dlaczego płaczesz? A ona odpowiada, to przez tę książkę. I w ten ta pojawia się ta książka i nagle ta Nadia zaczyna zauważać, że pewne konstelacje wydarzeń, że pewne elementy biografii jego i jej chłopaka, miejsca, do których trafia, bo jedzie konserwować zabytki w Monachium w Niemczech, że być może ten chłopak, że matka tego jej chłopaka, którego tak bardzo kocha, ma coś wspólnego z tą książką. Może ta bezimienna ona coraz bardziej więcej faktów uzmysławia, że jest. Że może być, że ona jest matką jej chłopaka. I ta książka w pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie przeze mnie, staje się taką
historią detektywistyczną. Czy ta historia miłości Jakuba seniora i Agnieszki, bo poznajemy jej imię w tej książce. W pierwszej części ona była bez imienia. Tak, koniec samotności. Czy informuję państwa i panią, że to jest prawdziwe imię. O właśnie, chciałam zapytać, czy ta się historia zdarzyła naprawdę. Ta historia zdarzyła się naprawdę. Ten główny bohater, ten idealny Jakub z pierwszej części, bo ten młody Jakub, Jakub Junior, nazwany imieniem tego kochanka jej, to był człowiek, którego znałem, z którym miałem kontakty jako naukowiec, teraz mieszkający w Australii, notabene pisze o tym. On się nie za bardzo mocno pojawia w tej książce. Dowiaduje się czytelnik, co się z nim dzieje, co się z nim stało później. Bardziej czytelnik więcej się dowiaduje, co się stało z nią. Więcej się dowiaduje o jej mężu, który tak bardzo źle został nakreślony w pierwszej części. Wszyscy mówią, że przez to, że otwierasz tą furtkę tak mało, mówiąc o głównym bohaterze poprzedniej części. Ja spełniam to, co pani, od czego zaczęliśmy nasz wywiad, że bardziej interesującą była główna bohaterka dla mnie znowu. On był tak dobry, tak idealny, tak szlachetny w pierwszej części, że dosyć już tego lukrowania i pokazywania go. On jest tutaj, on jest ważną postacią, natomiast na pewno nie było to wprowadzone po to, żeby otworzyć sobie furtkę do części trzeciej. Będzie musiało mnóstwo wody w rzekach upłynąć i mnóstwo chmur nad Bieszczadami się przesunąć, abym ja wrócił do pisania jeszcze jakiejkolwiek trzeciej części. Ale temat nie jest zamknięty. Robimy nadzieję. Jest tyle różnych tematów, tyle książek kołaczy mi się po głowie, tyle wątków, tyle historii do opowiedzenia, że z pewnością dam czytelnikom odetchnąć od tej, nie sequela, od moich bohaterów z pierwszej i z drugiej części.